Zacznę od roku 2016, kiedy zacząłem grać w Dark Souls 3 na PlayStation 4. Była to gra dla mnie bardzo ważna. Czemu ważna? Ze względu na to, że gra pokazywała mi, czym jest prawdziwy ból psychiczny. Pamiętam jeszcze, jak byłem na momencie, gdy walczyłem z pontyfikatem i krzyknąłem głośną wulgę na K. Czy rodzice byli zadowoleni? Nie sądzę, ale wracając. Dark Souls 3 pomogło mi w życiu. W znaczeniu podejmowaniu ciężkich decyzji, czy odwagę, by je podejmować. Była to gra, która dawała mi ten włącznik wyzwania i robienie głupich wyzwań, jak przejście gry na zepsutym mieczu. W pewnym momencie Soulsy mnie znudziły, ale jak? Jeśli miałem fan przy robieniu sobie wyzwań, czy cierpieniu przy kilku bossach, to z jakiej pietruszki ta gra zaczęła cię nudzić? Z powodu tego, że zobaczyłem w tej grze wszystko, zrobiłem wszystko, zdobyłem wszystko, oraz wszystkie moje cele w tej grze zostały wykonane. Wtedy pojawiło się w mojej głowie pytanie, czy jest taka gra, która dałaby mi ten sam fan jak Soulsy 3? Oczywiście, żebym nie był masochistą, nie chciałem grać w gry serii Dark Souls, czy zagrać w grę typu Souls jak Bloodborne lub Demon Souls, bo chciałem doświadczyć to samo co w trójce, ale w innej grze, innego gatunku i pewnej nocy poznałem serię gier, którą mogę określić drugim bólem psychicznym w moim życiu. Pewnie już po tym tytule filmu będziecie wiedzieć, jaka to jest seria gier, ale ja powiem wam tutaj i teraz. Jest to, panie i panowie, seria Touhou. Tak. Seria Touhou. Nie jedna szczególna część, lecz cała trylogia Touhou. Była dla mnie tym drugim bólem psychicznym. Więc zapytacie się, jaka pierwsza część została przez ciebie zagrana z 29 części na stan dzisiejszy, wliczając te x.5, x.3 czy x.8. Była to szósta część serii, czyli Embodiment of Scarlet Devil, która początkowo chodziła mi w kosmicznych FPS-ach i miałem duże problemy z włączeniem tej gry na Windowsie 10. Spokojnie naprawiłem to w około 2 godziny. Więc jako mądry ja, osoba, która była po kolejnym przejściu Dark Soulsów 3, postanowiłem, że od razu wejdę na górną drabinkę trudności, czyli Lunatic. Bo w sumie, czemu nie? Jeśli potrafię przejść Soulsy w dość idiotyczny sposób, to przejście Touhou na najwyższym poziomie trudności będzie dla mnie bardzo łatwe. I w sumie nie było najgorzej. Nie. Było wręcz inaczej. Lunatic było tym, co chciałem, czyli wyzwaniem przejścia tej gry. Touhou to nie tylko wysoki poziom trudności. Nie za to pokochałem Touhou głównie. Tak, możemy powiedzieć, że w moim wypadku lubię gry, które są ciężkie do przejścia i na to też patrzę, ale nie jest to tylko główny czynnik, który powoduje u mnie, że BAM! 11 na 10, IGN, kocham tą grę! Nie. Tym pierwszym elementem, czemu lubię tą serię, są spellcardy postaci, a prędzej paterny, bo jasna cholera, ale nie wiem jak wy, ale jeśli nie uznajecie tego za sztukę, to... W sumie brak słów. Nie wspomniałem wcześniej w ogóle, czym jest Touhou, więc Touhou jest bullet hellem, który jest gatunkiem pobocznym gier shoot'em up, który został spopularyzowany w Japonii, a po polsku mówi się pocisk piekło. Kocham polską łamaną trans, gdzie na twoim ekranie pojawia się masywna ilość pocisków z bajecznymi patternami i twoim zadaniem jest je omijać, przechodzić na wyższe poziomy i zdobyć jak najwięcej punktów. A prędzej przeżyć. Mógłbym też powiedzieć, że częściowo Touhou to też bijatyka, ale są to tylko, jak dobrze pamiętam, 6 części, więc nie będę wykrzykiwał, że ta seria jest i bullet hellem, i bijatyką. Wracając do spellcardów. Każda postać w tym uniwersum posiada unikalny spellcard. Możemy powiedzieć, że nie wszystkie spellcardy są super i nie można je nazwać sztuką, ale są te, które dają uśmiech, ból oraz odczucie, że pattern danego spellcarda, przykładowo BUM BUM, wybuch nuklearny od oku, lub kwiat Kanako, są w skrócie sztuką, a jest tych spellcardów trochę. Trochę... to mało powiedziane. Kolejnym elementem w spellcardach jest to, że na swój sposób to jest pasek życia przeciwnika. Jeśli się go nie pozbędziesz w czasie, bo tak, jest krótki czas na pokonanie, to będziesz musiał jeszcze raz przejść ten sam cykl pokonania oponenta. I chyba jeszcze zapomniałem wspomnieć, że my też możemy używać spellcardów, tylko że to działa jako bomba, która oczyszcza pole z pocisków i jest korzystana w bardzo niebezpiecznych przypadkach lub możesz przypadkiem... użyć tej bomby. Kolejnym elementem, za co cenię serię Touhou, były postacie i fabuła. Teraz pojawią się głosy, oh really? Więc czy fabuła i postacie są lepsze od Dark Soulsów? Nie,
ale na pewno są lepsze od The Last of Us 2. Okej, więc co jest takiego wow w postaciach? Zacznijmy od tego, że każda postać jest uniwersalna. W tej trylogii poznaje się charakterystykę postaci poprzez dialogi czy muzykę. Chociaż że dialogi to nie jest majstersztyk, ale dzięki temu możemy dowiedzieć się bliżej, jaką mają personę. Chcecie przykłady? Proszę bardzo! Po walce z Flandrę dowiadujemy się, że jest osobą samotną i cichą. W konwersacjach grając z Marizją dowiadujemy się, że jest komikiem. Cirno ma mózg dziecka, Rin jest kotem oraz zwierzątkiem Satori oraz lubi zbierać ciała. I jest tego więcej, ale pokazuje to nam, że niezależnie ile jest tych postaci, to każda z nich posiada swoją własną osobowość. Fabuła Touhou jest dość prosta i przewidywalna. Rozgrywka każdej części odbyła się w świecie zwanym Gensokyo, który jest oddzielony od świata zewnętrznego oraz yokai, czyli kreatur japońskiego folkloru. W każdej części zawsze jest bitka o jakiś problem, jak przykładowo w Subterranean Animism. Fabuła to jestem w gorących źródłach. O! Co to? Złe duchy wychodzą z dziury? Czy w Perfect Cherry Blossom powodem bitwy jest długa zima w Gensokyo? Lub Fairy Wars? Chirno traci dom i idzie wpierniczyć trzem wróżkom, które zniszczyły jej dom. Jak widzicie, fabuła każdej części nie jest najlepsza, ale właśnie o to chodzi. O tą groteskę oraz wyolbrzymianie, bo powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś gra w Touhou po to, by poznać fabułę? Nie sądzę. I właśnie dlatego fabuła w Touhou jest lepsza od takiego The Last of Us 2. Podoba mi się fakt ten, że grafika Zuna jest podzielona na ery i jest ona podzielona na 6 er, które można podzielić na klasycznie erę PC 98. I moim zdaniem najgorszy art style był w erze przed wydaniem EOSD. Popatrzcie sobie na to i zastanówcie się, co Zun wtedy myślał. Era OSD, wczesna era Windowsowa, wczesna era nowoczesnego Windowsa oraz UFO. Po prostu UFO. I UFO jakimś cudem oznacza dzisiejsze czasy. Chcę wholesome moment dla tego człowieka, który tworzył te podziały na ery. Ciekawą rzeczą, którą warto wspomnieć, jest to, że każda inna część posiada inną mechanikę oraz są podzielone na dwie ery. Zacznę od er, które jak wcześniej wspomniałem są dwie i w każdej z niej postaram się powiedzieć, co zmieniło. Pierwsza to era gier na PC 98, gdzie wyszło 5 gier i początkowo gry Zune nie były one zwane majstersztykiem czy grą typu wow. Grafika była początkowo 16-bitowa, mechaniki były ubogie, aczkolwiek z każdą częścią była zauważalna zmiana na dobre i nie był to już tylko kolejny bullet hell na rynku, który jest zwykłą grą shoot'em up. Era gier na Windowsie, czyli ta, która jest i dalej trwa, ma 24 części na dzień dzisiejszy i tutaj pojawiło się duże mieszanie mechanik gry czy zmienianie ich. Oczywiście to był dalej bullet hell, jak przykładowo EOSD, który dodał pierwszy raz w historii Touhou spell cardy, czy też wybór stylu walki, to na przykład w Shoot the Bullet twoim zadaniem jest robienie zdjęć bossom i jedyną twoją bronią jest aparat, czy w Phantasmagoria of Flower View jest to bullet hell, ale ze split screenem z trybem versus. Właśnie przez zmiany mechaniczne w tej serii wydaje mi się, że seria trzymała tą świeżość. Oczywiście tą świeżość też podtrzymywały nowe postacie czy groteskowa fabuła, ale strzelam, że gdyby przez około 24 części Touhou byłoby tylko copy w klej EOSD, to strzelam, że nikt nie grałby w dalsze części. Co sądzę o bijetykach z Touhou? Są okej. Sądzę, że trzymają jakiś poziom, aczkolwiek nie byłem jakimś wielkim fanem tego. Prócz sprite'ów. Sprite'y w tych grach były... mła. Czas teraz powiedzieć o muzyce, która nie wiem co powiedzieć szczerze, gdyż seria Touhou posiada średnią muzykę oraz bardzo dobrą muzykę oraz... Damn! That's some gachi music. Co zabawne, tak, też są podzielone na ery, zabawnie. Więc zanim przejdę do omówienia er, trzeba wpierw powiedzieć, co to MIDI, gdyż cała ścieżka dźwiękowa Touhou jest robiona w MIDI. I zaraz pojawią się komentarze typu MIDI, bro, wiemy o tym, że MIDI jest cursed. Do takiego komentarza mogę powiedzieć, tak, zgadzam się, jeśli ktoś nie potrafi korzystać odpowiednio z MIDI, bo są osoby, które z Musical Instrument Digital Interface potrafią korzystać jak Zun i wow, I'm vibing. Więc MIDI to muzyka elektroniczna tworzona z instrumentów cyfrowych, by pozwolić tym instrumentom wysłać komunikat poprzez pewne komendy. Sądzę, że jest to dość wytłumaczalne i nie trzeba tego rozwijać bardziej. Tym razem są 4 ery plus 5 ekstra. Mamy retro erę, do której zaliczają się Touhou Highly Responsive to Prayers do Mystic Square, czyli cała era gier Touhou z PC 98. Dalej mamy klasyczną erę, która zaczyna się od EOSD i kończy na Phantasmagoria of Flower View. Później współczesna era 1 od Mountain of Faith do Undefined Fantastic Object. I dzisiejsza era, czyli współczesna era 2 od Ten Desires aż do dzisiejszych części. Wspomniałem, że jest jeszcze 5 ekstra kategorii i są to spin-offy, czyli
przykładowo to Shoot the Bullet, bijatyki jak Immaterial on Missing Power, albumy Zuna jak Magical Astronomy i serdecznie polecam do wysłuchania tego albumu w wolnym czasie. Gry fanowskie jak Toho Lunar Nights oraz aranżacje muzyczne jak Night of Night, Mac Roll lub Bad Apple, czy też kółka zwane Dungeon Circles, jak przykładowo zespół Anti Corporation, A1, Swing Holling i tym podobne. A jest tego bardzo dużo, że można na spokojnie stworzyć z tego oddzielny film, bo cholera, kółka dojin są ciekawe i interesujące. Więc czy uznajesz serię Toho za mój fenomen życia? Tak. To dzięki Toho mogłem rozwinąć się w sferze muzycznej i wejść w ciężkie klimaty. To dzięki Toho zainteresowałem się kulturą japońską w dość szerokim znaczeniu. To dzięki Toho zaakceptowałem gry z krajów wschodnich. To dzięki Toho zainteresowałem się tworzeniem gier, game devem, game designem. To dzięki Toho zacząłem się interesować grafiką komputerową i szczerze nie wyobrażam sobie, żebym ja poznał te rzeczy bez tego. To jest właśnie dla mnie ten fenomen tej serii. Gdyby nie ona, to prawdopodobnie nie robiłbym tego, co dzisiaj. To jest dla mnie ta magia, która na zawsze zostanie w moim sercu. Czy ta trylogia jest idealna? Nie, ale dla mnie będzie jako trylogia, która pokazała mi wiele możliwości.